Dzisiaj mówić o tym, co nazywam w swoim własnym życiu skupieniem na świętym celu. Ja w ogóle uważam, że człowiek stałego umysłu to człowiek skupiony, nie rozproszony. Przeciwieństwem skupienia jest rozproszenie. Człowiek stałego umysłu to człowiek skupiony. Cel to jest stan, sytuacja lub obiekt, do którego się dąży za pomocą działania. Cel to jest coś, do czego się dąży za pomocą czego? Działania! Żeby osiągnąć jakiś cel, jakikolwiek postawiony sobie cel. Ja w ogóle chcę, żebyście zrozumieli. Dzisiaj mówimy, w ogóle mówimy o celach, natomiast ty stawiasz sobie święte cele, więc ja w ogóle nie będę tłumaczył, czym jest cel święty, czym jest nieświęty. Bo tego tłumaczyć nie trzeba. Definiuje się prawda, a więc stawiasz sobie święte cele. Tak, i tyle. I to nieważne, czy one są przyziemne, czy one nie są przyziemne. Ważne, że są ukierunkowane na twój rozwój w Chrystusie Jezusie. Każdy cel ukierunkowany na rozwój w Chrystusie Jezusie to święty cel. Rozumiesz? Jeżeli zakładasz firmę, dlatego że jesteś człowiekiem Chrystusa, tak? To to jest święty cel. Rozumiesz? Taki sam cel jak rozpoczęcie służby. Jeżeli ty kupujesz samochód i ty chcesz, żeby to był odpowiedni samochód, żeby to był dobry samochód i planujesz to, to to, że jesteś w Chrystusie Jezusie definiuje, tak? Że jest to święty cel. Bo ty rozwijasz się w Królestwie. Skupienie, przyjaciele, to jest proces myślowy polegający na błyskawicznym zorganizowaniu świadomości na określonym bodźcu. To znaczy, że jeżeli ja mam cel, to teraz ja muszę, podkreślam słowo muszę, na tym celu się skupić. Jak ja się nie skupię na celu, to ja celu nie zrealizuję. List do Kolosa 3:23. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie jako dla Pana. Czyli mamy definicję skupienia na celu. Definicja skupienia na celu. Cokolwiek, no bo jesteś święty. To wszystko, co czynisz, tak, jest ukierunkowane na Chrystusa. Bez dwóch zdań. Czy żyjesz, czy umierasz, dla Niego żyjesz, dla Niego umierasz. Bo Pański jesteś. I tutaj się w to się wkłada wszystko. Wszystko. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, jako dla Pana. Czynić coś z duszy oznacza skupić się na tym, czymś umysłem, emocjami i decyzjami. Co to jest dusza? To umysł, emocje i decyzje. Cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie. Czyli cokolwiek czynicie, tak? Skupcie na tym swój umysł, wasze emocje i ośrodek decyzyjny. Cokolwiek czynicie. Jak człowiek nie skupia się na celu, on nie trafia do celu. A jak się nazywa chybienie celu? Kto powie po polsku? Grzech. Chybić celu to znaczy zgrzeszyć. Brak skupienia na celu, tak, przynosi chybienie celu. A więc brak skupienia na celu to co?
grzech. To proste, klarowne i jasne. Jeżeli nie skupiasz się na celu, to grzeszysz. Ludziom się wydaje w Królestwie Bożym, że mogą chodzić sobie, proszę Ciebie, jak pijane kaczki. O, może trafię, może nie trafię. Zobaczymy, Pan mnie poprowadzi. Ale musisz wiedzieć, że Pan nie pije od czasu pójścia do nieba. Pamiętacie, co powiedział? Że nic nie będę jadł, ani pił, póki nie będę tego robił w Królestwie Ojca. I to nie chodzi o to, że on tam teraz siedzi, je i pije, tylko on mówi, że przy ponownym zejściu tutaj, tak? Ostatnia impreza dobra była w Kanie Galilejskiej, od tamtej pory nie pije, rozumiesz? I w związku z tym nie chodzi szlaczkiem. Rozumiesz? To jest bardzo proste. Skupienie na celu, tak? To jest twój obowiązek. Ty nie masz alternatywy, bo alternatywą jest grzeszenie, bo nie skupienie się na celu to grzeszenie. Bóg chce twojego skupienia. Aby osiągnąć cel, trzeba się na nim zawsze skupić. Inaczej celu się nie osiągnie. Skupienie decyduje o realizacji celu. Nie ma skupienia, cel nieosiągnięty. To nie totolotek, ludzie. Wiecie, kto stoi za totolotkiem? Demoniczna siła ducha szansy. My nie łapiemy szans. Rozumiecie? My nie działamy pod wpływem demona szansy. Ja nie działam w życiu na chybił trafił. Słowo Boże mówi, że moja droga musi być taka, aby każdy krok mój był jaki? Pewny. Ja muszę mieć pewne kroki. W moim życiu nie ma miejsca na niepewne kroki. Bo niepewność to niewiara, gdyż wiara to pewność. Tak? Jak jestem czegoś niepewny, to znaczy, że nie ma tam wiary. A sprawiedliwy z wiary żył będzie. A więc jeśli robię coś bez wiary, to w czym siedzę? W śmierci. Zgadza się? Każde działanie bez wiary, czyli w niepewności, przynosi śmierć. Czy się komu podoba, czy się nie podoba. A więc, jeżeli działam chaotycznie, nie skupiam się na celu, to wpakowuję się w śmierć. Ludzie chaosu to ludzie śmierci. Ludzie zamętu to ludzie śmierci. I oni by nawet dobrze chcieli, bo mają zdrowe intencje. Bo ja nie podejrzewam człowieka odrodzonego z Bożego Ducha, wypełnionego Duchem Świętym, będącego w prawidłowym nauczaniu, o nieprawidłowej intencji. Absolutnie. Ale brak skupienia powoduje grzech. I co z tego, że ty masz zdrowe intencje, że ty dobrze chcesz? Jak ty się nie skupiasz, chodzisz w chaosie i przez to płodzisz. No to co z tego, że ty nie chcesz wejść w kupę, a wchodzisz w kupę? No nie chciałem wejść w kupę. Ale wszedłem w kupę. Czemu wszedłeś w kupę? Bo nie patrzyłem pod nogi, bo wszedłem w kupę. Czemu nie patrzyłeś pod nogi? A gdzie patrzyłeś? No tam sobie patrzyłem. Czyli nie skupiłeś się na drodze, tak? Nie. No kurczę, dlaczego? Po czym chodzisz? Po chmurach? Czy po drodze? Po drodze chodzisz? Po drodze. To skup się na drodze. Jak będziesz miał takie coś w życiu, że będziesz chodził po chmurach, będziesz skupiał się na chmurach. Skupiasz się na celu. Na celu się skupiasz. Wielu ludzi nie osiąga celu, bo się nie skupia w ogóle na nim. Nie mogę dojść. No bo nie jest nieskupiony, to nie możesz dojść. Skupienie na celu odbywa się w trzech etapach. Zaraz wam pokażę.
Przede wszystkim, jak stawiasz sobie cel, to musisz cel zbadać. Cel musi być przez ciebie zbadany. Cel to nie jest coś takiego, że to jest jakaś chaotyczna rzecz. Nie wiem, czego chcę. Nie. Cel to cel. Mały, duży, nieważne jaki. Musi być przez ciebie zbadany, określony. Rozumiesz? Po drugie, cel wprowadza się w czyn. Nie można nie wprowadzić celu w czyn. Czyli mamy cel, musimy działać w tym kierunku. A po trzecie, kiedy my już czyn wprowadzimy, cel wprowadzimy w czyn, to potem my o tym opowiadamy i to się nazywa świadectwo. I to jest ten etap końcowy, o którym dzisiaj nie będę w zasadzie mówił, bo tu nie ma tutaj znaczenia wielkiego na tą chwilę. Natomiast na każdym z tych trzech etapów trzeba się skupić. Jeżeli ja mam cel i go badam, to się skupię na badaniu celu. Ja nie wiem, na przykład choruje ktoś, tak? Choruje. Ma jakąś chorobę w ciele. I to teraz celem jego jest przyjęcie uzdrowienia. Amen? Prosta rzecz. Co on musi zrobić, ten człowiek? Najpierw. Zbadać temat uzdrowienia od A do Z. Jak można nie zbadać tematu uzdrowienia, tak? Jak można jednocześnie ustawiać go sobie jako cel? Potem taki człowiek przychodzi do mnie na przykład i mówi: no, modlę się i nie jestem uzdrowiony. No, wierzę i nie jestem uzdrowiony. I przychodzi do mnie i mówi: dlaczego ja nie jestem uzdrowiony? Ja mówię: człowieku, w ogóle, no, nie wiem, jak mam z tobą porozmawiać, no w ogóle, o co ty mnie pytasz, no? Przyszedłeś do mnie, powiedziałeś mi, co robisz i że to nie działa. Zaprzeczyłeś w ogóle temu, że Bóg jest Bogiem. Rozumiesz, o co chodzi? I przychodzisz do mnie i pytasz mnie, dlaczego Bóg kłamie. Nie, ja się pytałem, nie zapytałem. No i tak się zapytałeś. Dlaczego Bóg kłamie, pastorze? To, że ty nie wypowiedziałeś tych słów, to nic nie znaczy. Ja mam wysoki wyraz inteligencji. Ja rozumiem, co ty do mnie mówisz. Ty przyszedłeś do mnie, zarzuciłeś właśnie mi prosto w twarz, że Bóg powiedziawszy, żeby się modlić, skłamał, Bóg powiedziawszy, żeby wierzyć, skłamał i przychodzisz do mnie, chociaż Bóg powiedział, kto na człowieku się opiera, jest przeklęty i się mnie pytasz, dlaczego Bóg kłamie. O co ci chodzi? Czemu to robi? I patrzy się na mnie. Ja mówię, zbadałeś temat uzdrowienia? A on się dalej patrzy, bo on nie wie, co to znaczy zbadałeś temat uzdrowienia. Ja mówię: człowieku, jak ja się wziąłem za temat uzdrowienia, to ja zbadałem temat uzdrowienia. Ludzie, zanim ja zacząłem uzdrawiać kogoś, to stałem się, tak, człowiekiem uzdrawiającym samego siebie na dzień dobry. Po prostu. Ja wziąłem siebie i postawiłem jako królika, tak, do eksperymentu z wiary. Eksperymenty na sobie robiłem. Badałem temat uzdrowienia. Postawiłem sobie uzdrowienie za cel. Zbadałem temat uzdrowienia od A do Z. Przeleciałem wszystkie możliwe opcje, koncepcje zielonośrodkowców, baptystów, katolików, wszystkich możliwych. Rozumiecie? Przeleciałem całe pismo, przestudiowałem wszystko na nowo, poznałem cel. Następnie ja zacząłem się skupiać na czym? Na zrealizowaniu tego celu. Jak ja się dowiedziałem, że uzdrowienie się przyjmuje i że wiara jest pewnością tego, czego nie widać, i że wyznanie wiary to jest wyznanie prawdy Bożej, a nie tego, co ja widzę. To kiedy mi się zrobiła woda w kolanie, tak? I wszyscy wokoło mówili do mnie: idź się prześwietl, bo masz wodę w kolanie. A ja miałem takie kolano. Ja mówiłem: ja nie mam wody w kolanie. I tak chodziło. Kolano mnie bardzo bolało, ale ja szedłem po swoje uzdrowienie. Amen. I nie wziąłem zwolnienia z pracy. Rozumiecie? Tylko chodziłem do pracy, bo zwolnienie z pracy biorą ludzie chorzy,
a ja jestem zdrowy. I kierowniczka mnie pytała, Artur, bo to było lato, co ty masz z kolanem? A ja mówię, pani kierowniczko, nie wiem, o co pani chodzi. Mam zdrowe kolano. A ona mówi, stała przy mnie, ja siedziałem na wózku, ona mówi, masz kolano jak bańka. Ja mówię, panie kierowniczko, ja mam bardzo dobre kolano. Rozumiecie? I ja mówiłem do kolana. Moja rozmowa, to się, jeżeli chodzi o uzdrowienie, to moja, ja już nie rozmawiałem z Bogiem o moim kolanie. Ja rozmawiałem z moim kolanem o moim kolanie. Rozumiecie? To był diabeł. Ja mówię do kolana, a diabeł przez kolano mówił do mnie. Przez ból, przez wizualizację, rozumiecie? Przez wszystkie rzeczy fizyczne mówił do mnie diabeł. Tak? Ja postawiłem sobie za cel, tak? Uzdrowienie, a więc zbadałem temat uzdrowienia, amen, i rozpocząłem drogę, tak? Do realizacji. A dzisiaj pokazuję, a dzisiaj robię to, co powiedziałem w pójdzie, opowiadam o tym na świadectwo. I też jestem na tym skupiony. Na każdym z tych etapów realizacji celu musisz być skupiony. Musisz każdy cel zbadać. Ludzie, wam nie wolno nie wiedzieć. Niewiedza to twój wróg. Jak ja słyszę od chrześcijan takie rzeczy, ja tylko wierzę, ja nie muszę wiedzieć. Ja mówię, jesteś kretynem, bo najpierw musisz wiedzieć, żeby wierzyć. W co ty chcesz wierzyć? W coś, czego nie wiesz? Jak ty chcesz wierzyć w coś, czego nie wiesz? Jak? No jak? Przecież musisz się dowiedzieć, a następnie wiedzę, tak? Obłożyć wiarą. I w ten sposób osiągniesz sukces. A jak ty nie wiesz, to co ty masz obłożyć wiarą? Jaki element masz obłożyć wiarą? Przecież nie masz tego elementu, tak? Często na przykład przychodzą ludzie i mówią do mnie tak, uważasz, że powinienem się przebadać, czy nie? Ja mówię, pewnie, że się przebadaj. Zrób sobie wszystkie możliwe badania. Następnie będziesz wiedział, jak wierzyć. Amen. Przecież to proste. A to nie jest niewiara? Ja nie wiem. Ja mówię, nie. Przebadanie się nie jest niewiarą. Powiedzieć ci, dlaczego masz dylemat z przebadaniem się? Bo się boisz. Twoim problemem jest lęk. Lęk. Boisz się, że pójdziesz do lekarza i lekarz ci powie, ma pan raka. Lekarz powie, ma pan raka, ty powiesz, dziękuję i wyjdziesz. Zrobił lekarz, co potrzeba, powiedział ci, rozumiesz, co ma, natomiast lekarz dalej nic nie ma do powiedzenia, nic. Kończysz temat z lekarzem, tak? Dowiedziałeś się, że w twoim organizmie zaistniał guz, następnie stawiasz sobie za cel eliminację guza. Przecież to proste, tak? I za pomocą wiary eliminujesz tego guza, tak? A jak ty nie chcesz się przebadać, to się boisz. O, dowiem się, że mam guz. No cóż, tego wielka sprawa. Będziesz wiedział, co zrobić. Ludzie, niechęć posiadania wiedzy to system wyparcia. Za czym stoją demony lęków? Dlaczego na przykład ludzie obawiają się, tak, różnego rodzaju systemów terapeutycznych? Bo oni się boją wyłożyć coś na zewnątrz. Rozumiesz? Łatwiej to wyprzeć, schować, upchnąć. Po co upchnąć? Wywalamy do przodu, tak? Obkładamy wiarą, eliminujemy. Prosta sprawa, tak cel sobie stawiamy. Jeszcze raz, gdy już określisz cel, który chcesz osiągnąć, to teraz musisz skupić się na zbadaniu każdego aspektu celu, każdego aspektu. Wdrożeniu go w życie, a następnie dzieleniu się metodą wdrażania danego celu w swoje życie w stosunku do innych ludzi. Dlaczego skupienie na celu jest takie ważne, przyjaciele? Księga Jozuego 11:5.
Wszyscy ci królowie skupili swoje siły i wyruszyli i stanęli razem obozem, aby walczyć przeciwko Izraelowi. Przeczytam ci to jeszcze raz. Księga Jozuego 11:5. Wszyscy ci królowie skupili swoje siły, wyruszyli i stanęli razem obozem, aby walczyć przeciwko Izraelowi. Dlatego skupienie na celu jest takie ważne, ponieważ gdy ty określasz swój cel, to natychmiast piekło organizuje się przeciwko realizacji tego celu. Rozumiesz to? Dopóki ty nie wyznaczysz sobie celu, to piekło w tym temacie milczy. Ale gdy ty tylko wyznaczysz cel, natychmiast tworzy się zespół demoniczny przeciwko realizacji tego celu. Dlaczego? Bo diabeł nie chce, żebyś realizował święte cele. Dlatego organizują się królowie. Powstają demoniczne siły. Dlatego tak bardzo musisz być skupiony, bo jak będziesz rozproszony, to oni cię rozwalą. Rozwalą cię. Człowieku. W ogóle powiem ci coś. Roboczo teraz. Sam większość z was to wprowadziłem. Troszeczkę nie zdradzając na początku wszystkiego. Chodzi o to, że jak stałeś się publiczną osobą, nie? To ty podpisałeś na siebie wyrok śmierci, piekła. Każdy z was. Póki nie jesteś publiczny, to nie ma problemu. Jak stajesz się publiczny, to podpisujesz w piekle wyrok śmierci na siebie. Diabła nie interesują cisi chrześcijanie. Cichi chrześcijanie to jest w ogóle, nie wiem, możecie na przykład spotykać takich chrześcijan w życiu, gdzie normalnie będziesz z nim rozmawiał, powiem tak, ja nie mam w ogóle żadnych problemów życiowych. I on będzie tak sobie szedł przez życie, wiesz, to faktycznie nie ma żadnych problemów. W ogóle taki facet jakby w ogóle czerpał z krzyża człowieku jakąś pompą. Gdzie się dotknie, tam wszystko kwitnie, tak? A ty, gdzie się dotkniesz, tam musisz powalczyć. I się zastanawiam, o co tu chodzi? O to tu chodzi, że on, rozumiesz, jest inkognito w królestwie. Inkognito. Jak ktoś jest inkognito w królestwie, to diabła to nie rusza. Diabeł mówi, niech se będzie, no co mnie. Jedna duszyczka, no przecież nie będziemy skupiać się na duszyczce, tak? Ale jak przestajesz być inkognito, tak? To zaczyna być problem. Rozumiesz? Zaczyna być problem. Zaczynasz być publiczny, zaczynasz głosić, zaczynasz uzdrawiać, uwalniać, wskrzeszać, zaczynasz prorokować, zaczynasz zakładać kościoły, zaczynasz budować biznes, rozumiesz? Zaczynasz siać kasę w Królestwo Boże, rozumiesz? Wow! Zaczynasz być jak Jezus. Jesteś praktycznie światłem. Rozumiesz? Masa chrześcijan, wszyscy są światłem. Wszyscy są światłością świata. Tylko większość chrześcijan jest wyłączona. Ma wyłączony przycisk. I oni mają wszystko. Dopływ prądu, jest żarówka, jest wszystko. Rozumiesz, o co chodzi? Tylko przycisk wyłączony. I oni są światłem, tylko nie świecą. Tak jak wyłączona żarówka. Bo wszyscy są światłem. To nie trzeba się modlić, Panie chce być światłem. Bo ty jesteś światłem, od kiedy się narodziłeś z Bożego Ducha. Każdy, najbardziej inkognito, jest światłem. Każdy. Ale jak włączysz przycisk, zaczynasz świecić i zaczynasz diabła drażnić, podkreślam to słowo, drażnić, odbierając mu poczucie bezpieczeństwa, które on sobie zbudował, to w tym momencie on zaczyna działać. I kiedy ty stawiasz sobie kolejne cele, święte cele, aby się rozwijać, aby się poszerzać, aby się pogłębiać, to przeciwko tobie organizują się królowie. To, co powiedziałem na początku. Organizują się królowie. Wszyscy ci królowie skupili swoje siły, czyli widzimy organizację, wyruszyli i stanęli razem obozem,
aby walczyć przeciwko Izraelowi. Piekło jest chaosem. Chcę, żebyście zrozumieli bardzo ważną rzecz. Piekło to jest chaos. Piekło to nie jest coś takiego, że wszyscy równo chodzą parami, demony, człowieku. Piekło to nie jest trzecia rzesza. Rozumiecie, co chodzi? To w trzeciej rzeczy tak było w ogóle wszystko, to w piekle tak nie ma. To w ogóle ludzie, to myślą, że wiecie, królestwo ciemności to jest w ogóle tam wszyscy łobo pod dachem lecą, w ogóle Lucyfera tam, człowieku, Lucyfera to się wszyscy boją, tak? To jest przede wszystkim. Wszystkie demony boją się Lucyfera, bo to psychopata. Wiecie, co jest psychopatą? Psychopata nie ma w ogóle przyjaciół. On jest po prostu najsilniejszy, najmocniejszy i wszystkich terroryzuje. Lucyfer terroryzuje demony. Żaden demon nie lubi Lucyfera. Żadna zwierzchność nie lubi Lucyfera. Pomniejsze demony nie lubią większych. Powiększe na wzór Lucyfera terroryzują mniejsze. Tam jest jeden wielki terror. Rozumiecie? Terror. W piekle jest terror. Ale kiedy następują formuły organizacyjne? I to jest szczególne. Kiedy chrześcijanin stawia cel. To wtedy Lucyfer, tak, dostaje informację, bo o takich rzeczach ma być informowany. Zwierzchności organizują demony pomniejsze. Demony pomniejsze zaczynają atakować w jaki sposób? W sposób zorganizowany najlepiej jak potrafią. I wtedy się mówi, ale mam opresję. Całe piekło się na mnie zwaliło. Bo postawiłeś sobie cel. Rozumiesz? Piekło się zwala w życie chrześcijanina, publicznego chrześcijanina, człowieka przebudzenia, bo o takich ludziach dzisiaj mówię, w dwóch przypadkach. Kiedy otwiera drzwi dla demonów poprzez różne formy kompromisu, albo wtedy, kiedy realnie stawia sobie cel rozwojowy. Rozumiesz? Twoje skupienie na realizacji celu musi być większe niż skupienie się piekła przeciwko tejże realizacji. Ty musisz być lepiej skupiony na celu, niż diabeł jest skupiony na tobie. Ty tak musisz być skupiony na celu. Cel dla ciebie to świętość. Jak ja sobie obieram cel, to jak koniowi by klapki założył. Powiem wam coś. Jedną rzecz wiem zawsze na początku, jak sobie stawiam cel. Że się nie cofnę. To jest takie na dzień dobry. Ja stawiam sobie cel i na dzień dobry to tak, nigdy się nie cofnę. Nie cofnę się. Nie cofnę się. Nie cofnę się. W ogóle powiedzenie w wierze, że się nie cofnę, to jest dramat dla diabła od razu. Rozumiecie? Nie cofnę się. Kocham nie cofnąć się. Ja. I w swoim życiu tak robię. Stawiam sobie cel i mówię, nie cofnę się, żebyście mnie to zrobili. Ja nie wiem, co tam jest dalej. Bo tam często dalej to krew się leje. Uważam, że wielokrotnie ja nie mam wglądu w to, co będzie później. Rozumiecie? Bo bym miał zachwianie, silne bym miał zachwianie psychiczne. Jak gdybym lat temu, na przykład 15, miał świadomość, przez jakie ja rzeczy musiałbym, jakie rzeczy musiałbym przechodzić teraz, czy tam rok temu, ja bym chyba nie ogarnął. Moja psychika by nie ogarnęła tego zjawiska, rozumiecie? Bo w ogóle wiele czynników było mi totalnie obcych. Stąd Słowo Boże mówi, że co jawne należy do Ciebie, co zakryte należy do Pana. Wielokrotnie to, że coś jest zakryte przez Boga, to jest naszym błogosławieństwem. Bo nasza psycha by nie wytrzymała, rozumiecie? Ale kiedy ja zaczynam coś, stawiam sobie cel i mówię tak, okej, idę do przodu, tak? To idę do przodu. To nie ma takiej opcji, że ja się cofnę. Po prostu. Co jest potrzebne w temacie skupienia? Po pierwsze, bardzo ważna rzecz, podam wam cztery rzeczy, które są mega istotne, jeżeli chodzi o temat skupienia. Bo nazywałem je roboczo. Pierwsza rzecz to jest oczyszczenie.
czyli filtracja wszystkiego, co w skupieniu przeszkadza. Widzicie, kiedy ja stawiam sobie cel, to ja muszę wyciąć wiele czynników przeszkadzających mi w skupieniu na tym celu. Muszę oczyścić się. Na przykład przestać robić pewne rzeczy, przestać się skupiać na innych rzeczach. Na przykład przestać realizować pewne sprawy, które robiłem do tej pory. Muszę się oczyścić. Dam wam przykład. Na przykład budujemy wiarę, mamy taki cel. Stawiam sobie cel, będę budował swoją wiarę. Chrześcijanin X podjął decyzję. Taki cel. Na czym polega jego skupienie? Punkt pierwszy, oczyszcza się. Co on? Co to znaczy, że on się oczyszcza? Ten człowiek musi zacząć wycinać wszystko, co jest antywiarą. Przestaje oglądać filmy, programy, słuchać wiadomości, gdzie jest walona antywiara. W kościele przestaje rozmawiać z ludźmi, którzy zasiewają do jego życia niewiarę. Przestaje czytać książki, również chrześcijańskie, w których jest choćby odrobina niewiary. Jak natrafia na niewiarę, to przeciętnie to rwie kartkę albo wyrzuca książkę. Rozumiesz, o co chodzi? Oczyszcza się. Ktoś do niego przychodzi i opowiada mu o swoich porażkach, tak? On już się uczy. On już wieczorem jest na kolanach i mówi: Panie Boże, naucz mnie, jak mam po angielsku, bez skrzywdzenia brata czy siostry, wymiksować się z rozmowy. Naucz mnie, Panie, tego. Ja się tak tlimy. Ja wyrobiłem sobie specjalny język zwalania niedowiarstwa z komunikacji międzyludzkiej w kościele. Podchodzi ktoś do mnie, zaczyna mi walić różnego rodzaju niewiarę, a ja mam już na to sposób, w jaki sposób mam w ogóle, już mam tylko tam przejść. Pyk, 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 pyk. Przechodzę do miejsca, w którym w ogóle już nie mamy o czym rozmawiać, albo mówimy w wierze. Bo mnie nie stać na to, żeby niewiarę wyspokoić. Rozumiecie? Ci z was, którzy pracowaliście ze mną, czy pracujecie na jakimś głębszym takim poziomie, czy terapeutycznym, czy duszpasterskim, to przecież wiecie doskonale, jak my działamy. To jest raz, drugi rozmowa na temat problemu, a następnie już tylko na temat rozwiązań. Już nie ma rozmowy o problemie. Ilu z was przychodziło, byliście podłamani, ale ja nie podszedłem do was, nie powiedziałem: opowiedz mi o swoim załamaniu. Tylko kładłem na ciebie ręce, tobie łzy leciały, a ja cię głaskałem po policzku, mówiłem: zuch, człowiek. Nikt nie jest taki dzielny jak ty. Dajesz radę. Dlaczego? Bo ja nie chcę, żebyś nawet ty sam uwalniał niedowiarstwo w tym momencie. A już na pewno ja nie chcę tego słuchać. Dlaczego? Ponieważ ja muszę być człowiekiem pełnym wiary, a złe rozmowy psują dobre obyczaje. Amen? To proste. Złe rozmowy psują dobre obyczaje. Oczyszczenie. Musisz nauczyć się wycinać takich rzeczy. Nawet jak jesteś wyluzowany, rozluźniony. Wielu chrześcijanom, którzy na przykład postawili sobie za cel budowanie wiary, wydaje się, że w ogóle w stanach rozluźnienia mogą działać w niewierze. Choć porozmawiamy o niewierze. Choć porozmawiamy w niewierze. Choć rzucimy kilka haseł, ponarzekamy, rozkleimy się. Zróbmy to. Będzie miło. Nazwiemy to agapo. Druga rzecz to jest zwalczanie znudzenia. To jest bardzo ważna rzecz. Słowa, które wypowiedział Winston Churchill przed swoją śmiercią, tuż przed śmiercią, ostatnie jego słowa brzmiały: już mnie to wszystko potwornie nudzi, i umarł. Wiesz, co to jest znudzenie? Znudzenie czymś, za tym stoi demon. Ludzie mówią: jakoś ogień we mnie zgasł.
Duchu Święty, rozpal we mnie ogień. Duch Święty nie rozpala ognia. Nie ma takich rzeczy jak ogień. To jest emocjonalne. Rozumiesz to? Twój duch jest cały czas taki sam. 24 godziny na dobę. A nawet powiem ci krupiej, on jest w ogóle w wieczności zamieszczony. Nawet czas tu nie rusza. Chrystus w tobie jest taki sam. Nie ma czegoś takiego, że ci ogień zgasł. Emocje ci się rozregulowały. Rozumiesz? Emocje ci się rozregulowały. A nie ogień ci zgasł. Jak ktoś jest ewangelistą, jest ewangelista taki sobie, mianował go Bóg na ewangelistę. Potem ewangelista, czy będzie tak, niewyspany, czy wyspany, załamany, czy niezałamany, to będzie zawsze ewangelista. Gwarantuję ci, że jak załamany ewangelista, któremu się właśnie sypnęło życie, tak? Położy ręce w wierze na kogoś, tak? W imieniu Jezusa, żeby go uzdrowić, to go uzdrowi. Jeżeli załamany ewangelista będzie potrafił, tak? Odsunąć, tak? Swoje emocje przez 5 minut, to przez te 5 minut, tak? Będzie cały czas głosił w takim samym namaszczeniu jak wcześniej. Bo to są emocje. Bo Bóg jest stały i niezmienny. Ludzie, biada nam, gdybyśmy funkcjonowali na tym poziomie, w którym często ludzie mówią w ogóle zgasłem, trzeba mnie znowu podpalić. My kiedyś z Agatką nawet byliśmy w takim jednym kościele, gdzie pastor taką służbę prowadził w ogóle dla wypalonych pastorów. Naprawdę. W ogóle nie ma, to w ogóle to psychika wszystko jest człowieka, rozumiecie o co chodzi? Znudzenie powoduje apatię i wycofywanie się. A tam, gdzie wycofywanie się, tam śmierć. Znudzenie. Kiedy określamy sobie cel, to przychodzą demoniczne siły apatii i mówią, no weź, jaki to ma sens. Tyle czasu już w ogóle w tą stronę idziesz i zobacz takie marne rezultaty. To demon! Co trzeba powiedzieć demonowi? Zamknij ryj! Wiem, kim jestem. Wiem, skąd pochodzę i wiem, dokąd idę. Ustaliłem sobie cel i ten cel zrealizuję. Tak należy mówić. Co robić? Mówić, nie myśleć. Demony nie znają twoich myśli. Nie możesz pomyśleć do demona. Jeszcze raz mówię, to nie są telepaci. Trzeba mu powiedzieć. Znudzenie, tak, niesie za sobą demoniczną siłę. Jeżeli się pojawia, natychmiast reagujemy. Natychmiast. Następna rzecz, to jest, nazwałem to ograniczenie myślenia. Skupiaj się tylko na jednym celu. Ustanawiasz cel, skupiaj się na tym celu. Skupiaj nie na pięciu rzeczach. Nie łapie się pięć srok za ogon. Nie na pięciu rzeczach. Ustal cel, zrealizuj cel. Oczywiście jest wiele mniejszych rzeczy, ale mówimy o tym, co sobie priorytetowo ustawiasz. Ustawiasz jakiś cel, realizujesz ten cel. Nie pięć na raz. Zrób jeden. Ok? Zrealizuj ten cel. Są oczywiście różne poziomy tych celów, są dalekosiężne. Nie o tym mówimy. Mówimy, że jest jakaś jedna linia celów, tak? Chcę już teraz wszystko zrobić. To chcę. Teraz na wielu z ludźmi mówię, kim jesteś w królestwie? No jestem, tym jestem. Ja mówię, jak chcesz to wszystko zrealizować? Powiedz mi, jak ty chcesz to wszystko zrealizować? Jak ty chcesz zrealizować to, że ty jesteś ewangelistą? Jak ty chcesz od razu, że jesteś prorokiem? Że jesteś wstawiennikiem? Jak ty chcesz jeszcze tę kamerę obsłużyć? Jak ty chcesz to wszystko naraz zrobić? Czego ty się boisz, że nie zdążysz? Najczęściej to jest lęk. Znowu lęk. Kurczę, i są setki. 700 tam chyba ileś to w ogóle psychologia znalazła. Człowieku. Ja nie
istnieje chroniczny lęk przed tym, że się będzie mówić cyprytem metalowym. Słowo honoru, tak wyodrębnione to jest i się ludzie na to leczą. Człowieku, szok! On myśli cały czas, że ktoś go napadnie cyprytem metalowym. A ty ludzie, takie demony też. Kurwy się, człowieku. Szok, prawda? Chociaż, jak znam, że ciebie rozwój piekła, to do czasu jeszcze powrotu troszkę jest, także... Ustal priorytety i nie dryfuj myślami. Priorytet i nie dryfujemy. Jeden cel. Na jednym poziomie. Rozumiesz? Priorytetowy cel to jest rzecz święta. Ja sobie podzieliłem na priorytety wszystko. W moich zapisach są priorytety. Rzeczy ważne, mniej ważne, mniej ważne, mniej ważne. Rozumiesz? I ja mam priorytety. I ja mam w tych priorytetach wyznaczone cele. I może być ich kilka, ale na poziomie priorytetu jest zawsze jeden. Zawsze jeden. Jeżeli jest na przykład coś bardzo ważnego, tam jest jeden cel, coś mniej ważnego też może być cel, bo one sobie już w drogę nie wejdą. Ale na jednym poziomie to sobie wejdą. Jeżeli na jednym poziomie, na przykład na poziomie służby, ty będziesz chciał się rozwijać na równym poziomie, jako ewangelista i jako prorok cały czas, rozumiesz o co chodzi? No gwarantuję ci, że się zaklopsujesz. Ja nie mówię, że ty nie jesteś i prorok, i ewangelista. Ja tego nie mówię wcale. Mówię ci, że jak stawiasz sobie za cel rozwój, na przykład ewangelizacyjny, to ty weź się na tym skup. Podobało mi się to, co zrobił Rafał. W ogóle wziął temat ewangelizacyjny i wziął się na nim skupił. Mapę sobie kupił, wziął sobie, obcykał regiony, siedzi w tych regionach, informuje, gdzie to ma być. Rozumiecie? Skupienie na celu. No, wziął się, skupił na celu. Miejsce se znalazł w domu, gdzie ta mapa ma wisieć. Planuje sobie co. Rozumiecie? Skupia się na tym. Po prostu. Ja nie mówię, że on ma nie być prorok, niech będzie prorok. On pewne rzeczy, jak się rozwinie obcyka, będzie się rozwijał w drugiej sferze. Postawi sobie jakiś cel. Ale dzisiaj, jak na przykład chciałby się rozwijać, załóżmy jako prorok, i on by miał zgłębiać całokształt głęboki perspektywy proroczej, przed bynom ja go zawalił literaturą, bo nie ma problemu. Tak? Tylko jeżeli on nie ma jednego celu zrealizowanego do końca, ustanowionego, inaczej zrealizowanego już w praktyce, już nie płynie coś, to teraz on by się zachwiał, gdyby w drugi się zaangażował. Zachwiałby się. A więc trzeba ograniczyć swoje myślenie, żeby się dobrze skupiać. I czwarta rzecz, nazwałem to zapomnij, po co to robisz. Nie myśl ustawicznie o tym, jaki będzie koniec twoich działań. Nie myśli się o końcu działań, ludzie. Działamy odcinkowo. Do życia i tak dojdziesz. Najważniejsza jest droga. Jezus powiedział, ja jestem droga i teraz ja jestem drogą. Amen. Pierwszych chrześcijan nazwali jak droga, a nie życie. Amen. Dlaczego pierwszy chrześcijan nazwali drogą, a nie życie? Powiedzieć wam dlaczego? Życie i tak się przydarzy, kiedy będziesz szedł drogą do życia. Natomiast dla ciebie najważniejsza jest droga. Musisz mieć obcykaną drogę. Jak ja mam obcykaną drogę, to ja na pewno dojadę do celu. Cel mi nie zwieje. Na przykład jedziesz do jakiegoś miasta, jest miasto. Ono tam stoi wryte w ziemi. Amen? I teraz jest droga do tego miasta. I coś ci powiem. Miasto nie zniknie. Myślenie o tym mieście nie spowoduje tego, że będzie ci się szybciej jechać,
łatwiej jechać. Rozumiesz, o co chodzi? A wiesz, co może spowodować myślenie o tym mieście? Że się rozpieprzysz na drzewie po drodze. Ty musisz dbać o to, żeby trzymać się drogi. A więc skupiamy się na drodze, okej, a nie na celu tej drogi. A więc, żeby trwać w skupieniu, musimy przestać myśleć o finalnym efekcie. Skupiaj się na drodze, a nie na mecie. Nie, rozumiesz? Na drodze, a nie na mecie. Meta i tak będzie. Meta się nie rusza, miasto się nie rusza. Tam się nie... Nie ma prawa tam się nic ruszyć. A ty odcinkowo, skupiaj się na każdym elemencie drogi. Ja rozumiem, że to jest mega bolesne dla wielu umysłów, co ja teraz mówię, działanie odcinkowe. Odcinek to jest określenie działania z punktu, przejście z punktu A do punktu B i włożenie w to całego potencjału. Na przykład, dam ci prosty przykład. Myślisz sobie tak, siedzisz sobie, myślisz tak. Fajnie było, że zarabiał 8 tysięcy miesięcznie. Tak by było fajnie. No tak sobie będę zarabiał 8 tysięcy, tak sobie myślisz, nie? Masz w kieszeniach po tyle i mówisz 8 tysięcy, to by było tyle dobrze. Fajnie! Czy ty możesz zarabiać 8 tysięcy? Pewnie, że możesz zarabiać 8 tysięcy, to nie jest żaden problem. Zarabiać to 8 tysięcy. Trzeba teraz opracować dojście do 8 tysięcy, tak? No więc teraz sprawdźmy, jak my możemy zarabiać 8 tysięcy. Dlaczego akurat mówię o tym? Dlatego, że w ten sposób postąpiliśmy z naszym synem. Ok? Zrobiliśmy wszystkie możliwe certyfikaty jezdne, transportowe, co zajęło okres 2 lat i kiedy go wpuściliśmy, tak? W życie finansowe, to on sobie po 8 tysięcy sięgnie o tak. Rozumiesz? Bo od pierwszego dnia, kiedy poszedł do pracy, dali mu 4 na przyuczeniu. Dlaczego? Bo odcinkowo zrobiliśmy różne rzeczy. Nie modliliśmy się o to, żeby miało 8 tysięcy, czy 10, czy ileś. Nie! Modliliśmy się o to, żeby zdał dany egzamin. Szedł na kurs prawa jazdy i my się modliliśmy, żeby zdał ten egzamin, bo to jest odcinek. Nas interesuje odcinek, a nie końcowy efekt. Chcesz zarabiać 100 tysięcy? Bardzo proszę. Opracuj system odcinkowy. Zrealizuj te odcinki. Ja mówię na przykład do chrześcijan takie rzeczy. Idź do szkoły. A on mówi do mnie tak. Ale po co? Ja mam Boga. Ja mówię, chcesz zakładać biznes? No tak, ale ty nie skończyłeś studiów. Ja mówię, ale ja nie jestem biznesmenem. Ja zrezygnowałem z tej funkcji na rzecz tego, co robię. Gdybym ja dzisiaj, tak? Dzisiaj, gdybym ja się brał za biznes, miał takie prowadzenie, to ja bym był wykuty w tym na blachę. Rozumiecie? Na blachę. Ja bym miał wszystko, co jest mi potrzebne w tym temacie. Każdą wiedzę, każdy dokument, każdą rzecz. Odcinkowo bym załatwił każdy element, wiarą bym załatwił każdy odcinek. Wiesz co? Wiarę realizuje się w odcinkach. Wierzy się o odcinki. Nie wstaje się rano i mówi, wierzę, przecież ludzie, ja takie, że wstaję rano, wierzę, że będę milionerem. Ja mówię, człowieku, ja nie chcę ci źle życzyć, ale w ten sposób myśląc, rozumiesz, powiedz, ile czasu już trwasz w stanie, że masz motyle w kieszeni i wstajesz rano z myślą, że będziesz milionerem. Ile czasu? Wiesz, tylko 5 lat. Ja mówię, 5 lat?
5 lat, powiedz, jak te 5 lat podzieliłeś na odcinki? Co zdobyłeś przez te 5 lat? Gdzie się posunąłeś do przodu przez te 5 lat? Jakie zdobyłeś znajomości? Jakie masz doświadczenie? Proszę cię bardzo. Jak ja bym szedł w biznes, to bym zaraz znał ludzi biznesu tutaj. Ludzi biznesu, z tej dziedziny, gdzie bym chciał iść, rozumiecie? Chodziłbym na spotkania, przy okazji głosiłbym Ewangelię. Już bym tam siedział z nimi. Już bym ich znał. Bo to jest wszystko potrzebne do tego, żeby zbudować pewną rzecz. Takie myślenie, będę milionerem, Pani pobłogosławi, wiecie co to w ogóle jest? To przeminęło z epoką brązu. Koniec jest tego. Tej głupoty. Głupota taka ogarnęła człowieku ludzi w pewnym momencie. A w tym kraju to przede wszystkim. Rozumiesz? Działamy odcinkowo. I skupiamy się na odcinkach. Na odcinkach. Na odcinkach. Kiedyś, lata temu, pamiętam, zanim Magatka zaczęła ćwiczyć, ja miałem taką siłownię w piwnicy i ona przyszła tam do piwnicy i tam stoi i mówi do mnie tak. Ile bym musiała ćwiczyć, żeby, mówi, dobrze wyglądać. Ja tak stale, ja dziś to pamiętam. Ja mówię tak, pierwszy rok będziesz się uczyła tego, jak ci funkcjonują stawy, ścięgna i tak dalej. Drugi rok nauczysz się ćwiczyć. Po pierwszych 5 latach będziesz miała trwały efekt. I pamiętam, że ona wtedy wyszła tam. Powiedziałem. Dzisiaj, tak, ona jest w trakcie realizacji tego celu. Ktoś mówi, jak to? Ale tak to. I ludzie jak słyszą, że przez pierwsze 2 lata oni się nauczą ćwiczyć dopiero, nauczą się, to mówią, jak to? A ja myślałem, ja mówię, źle myślałeś. Warownia iluzji. Iluzję miałeś w głowie. Posłuchaj. Skupieniu przeszkadza globalne myślenie, które nazywamy myśleniem wierze, myślimy odcinkowo. Pamiętajcie, bardzo ważne. Nie pamiętamy ciągle tego, do czego dążymy. Skupiamy się na drodze, realizujemy to. Tak? Każde rozproszenie musisz traktować jako atak demoniczny. Ty w ogóle nie możesz sobie pozwolić na rozproszenie. Każde rozproszenie, każdy chaos to demon. Nie ma na przykład, no źle się czuję, nie wiem, na przykład źle się czuję, boli mnie głowa. Na przykład stawiasz sobie za cel rozwój życia modlitewnego, nie? I mówisz tak, codziennie, bo na przykład jesteś człowiekiem, który nie ma zbudowanej komory. I mówisz tak, zbuduję komorę. Uczę o tym, jak budujemy komorę. Konsekwencja, tak? Budujemy komorę, codzienna modlitwa. No ale mówisz, głowa mi się boli. Dzisiaj nie będę się modlił, bo mnie głowa boli. To kup sobie Panadol. Jak to? A jestem wierzący, nie biorę leków przeciwbólowych. Jaki ty jesteś wierzący? Jak ty się nie chcesz modlić? Jeżeli bolałaby mnie głowa, nie poradziłbym sobie z tym w 10 minut, tak? To bym wziął lekarstwo przeciwbólowe i poszedł się modlić. Przecież nie jestem debilem. Ludzie, uważacie, że ja bym w ogóle nie modlił się, bo by mnie głowa bolała? Stawienicy, jak się modlą, to często nie mogą się pozbierać do kupy. Środki przeciwbólowe są obowiązkiem. Wstawiennika nie stać na to, żeby pół doby zwalczać demona, który atakuje jego ból, który atakuje jego bólem i nie modlić się w tym czasie o Kościół. Wstawiennik to wojownik. Nie jesteś w stanie ogarnąć tych rzeczy jeszcze? Panadol. Choćby coś pijącego wziął, nic nie będzie.
bo jesteśmy na wódnie. Tu nie ma jaj. To jest walka. Nikogo na to nie stać, żeby się bawić ze sobą. Nie ogarniasz w wierze, tak? Nie stać ci na to, żeby się nie modlić, bo ci główka mówi. Sorry. Nie. Właśnie jak pójdziesz się modlić na środkach przeciwbólowych, to nabierzesz wiary. Amen? I następnym razem będziesz w stanie diabłem ukręcić. Nie stać cię, żeby rozbić komorę, bo cię głowa boli. Nie stać cię, albo jestem niewyspany. Kawa! Albo ten napal. Nie stać cię, żeby się nie modlić. Ludzie, że to w ogóle, rozumiecie, jaka jest mentalność w ogóle, nie? Mnie nie stać na to. Nie stać mnie. To tak samo jak ktoś jest matką czy ojcem, nie może powiedzieć swojemu dziecku, wiesz, jakoś tak się dzisiaj słabo czuję. Nie dam ci jeść, nie dam ci pić, nie pomogę ci. Nie. Najpierw jesteś matką czy ojcem, masz obowiązek i masz dziecko. Tak? A więc tyłek w troki i heja do przodu. Realizujesz co? Cel! I żadne rozproszenie nie może ci przeszkodzić w tym celu. Żadne rozproszenie. Jak się skupiasz na celu, to każde rozproszenie jest twoim wrogiem. Twoim wrogiem. Diabeł będzie robił wszystko, żebyś nie zrealizował celu. Będzie ci takie podpuchy robił religijne, będzie z Pisma Świętego do ciebie mówił różne rzeczy. Ale cel jest święty. I do celu się dąży. Rozumiem, o co chodzi. Choćby nie wiem, jak to było dziwne, nudne, słabe. Coś wam powiem. Kiedy nie cofniesz się, robisz coś systematycznie, tak? Musisz osiągnąć sukces. Ja jak dziś pamiętam, Sylwestra trochę więcej o tym powiem, jak dziś pamiętam, jak uczony, jak trenowałem karate, jak w ogóle sensei kazał nam uderzać w jedno miejsce ręką. To było nudne, głupie. Ale ja do dzisiaj mam to tak wyrobione, że ja mogę być zaspany, nie wiem jaki. Ja tak wyprowadzę ten cios w odpowiednie miejsce, że powalę przeciwnika. Ale mi się na to żygać chciało i na jego filozofię wobec mojej osoby. Rozumiecie? Jeden nas uczył upadać przez parę miesięcy, drugi nas uczył taki rzeczy. Ja mówię, po co to komu? Każdy cel traktuj jak drzwi do nagrody. Filipian 3,14 mówi, zmierzamy do celu i do nagrody w górze. Za każdym zrealizowanym celem będzie nagroda w twoim życiu. Rozumiesz? Cel równa się sukces. Dlatego skupienie na celu jest dla ciebie takie ważne. Słowo Boże mówi, że kiedy podchodzimy do Boga, to musimy uwierzyć, że On istnieje i że wynagradza tych, którzy Go szukają. Amen. Cel przynosi sukces. Ludzie, cel płaci nagrodą. Wiecie, dlaczego to jest tak ważne? To nam zapłaci. Dlatego musimy się na tym skupić. Proszę was, bądźcie ludźmi pragmatycznymi. Zapisujcie różnego rodzaju rzeczy, które wam są potrzebne do codzienności. Określajcie to często na papierze, w komputerze gdzieś, patrzcie na to i to realizujcie krok po kroku. Mam jakiś cel, idę do tego celu, opładowuję się literaturą związaną z tym celem, oglądam programy, słucham kazań związanych z tym celem. Rozumiesz? Jeżeli buduję wiarę, słucham tylko kazań na temat wiary. Wyrzucam całą resztę.
Nie robię takich dziwnych rzeczy, jak robią niektórzy, że biorą moich 5 kazań, słuchają. Jedno im się kończy, drugie im się zaczyna. Drugie im się kończy, trzecie im się zaczyna. Człowieku, pod koniec 5 mają ból głowy. To jest nienormalne. Żeby 5 kazań słuchać dziennie i człowieku, i przesłuchać ich wszystkich człowieków w miesiąc. Po co? Po co do kogo? To tak samo jak to tacy ludzie w kościele, że zawsze wychodzą do przodu, obojętnie kto jest wezwany. Rozumiesz? Kobiety w ciąży, żeby były wezwane do modlitwy, człowiek on też by wyszedł, żeby się o niego modlili. Na wszelki wypadek, bo pastor położy ręce, to może coś się polepszy. Bo to też jest jakiś sposób na życie, tylko no może też jest, no dobrze, no rób tak. No jak to tak ci pasuje, to tam coś tam się udłubnie, 10 groszy z nieba wleci, coś tam zawsze. Jakieś tam coś, nie? Coś ci się stanie. No może coś ci trądzik zniknie, czy to tam ci się coś drąży. No dobrze. Tylko to nie tak ma działać wszystko. Na litość boską. Budujesz wiarę? Tylko temat wiary. Tylko temat wiary. Tylko temat wiary. Tylko słuchasz o wierze, tylko czytasz o wierze, tylko rozmawiasz o wierze, jesteś monotematyczny. Tylko myślisz o wierze. Kładziesz się spać, myślisz o wierze. Wstajesz rano, myślisz o wierze. Rozumiesz, o co chodzi? Jeżeli budujesz temat wyznania wiary, pracujesz tylko na wyznaniu wiary. Rozumiesz? Tylko na wyznaniu wiary. Jeżeli twoja tożsamość jest w ogóle układana, tylko temat tożsamości. Wszystko resztę wycinasz. Jeżeli rozpoznajesz jakąś warownię, tak? Tylko temat tej warowni, nic więcej, nic więcej. Ludzie, są nagrane prośby, są nagrane warownie, tak? Ludzie lecą przez te wszystkie warownie. Okazuje się, że przelecą wszystkie warownie, przychodzą do mnie i mówią, mam wszystkie. Mówię, no mam warownie wszystkie, no. Nie przeczytał w znalazł coś tam w każdym. Ja mówię, ty masz, mówię, jakąś ogromną potrzebę posiadania. No, dlaczego masz wszystkie warownie, no? Mówię, dlaczego tak masz? No, nie, przecież jesteś normalny, rozmawiam z tobą, nie zachowujesz się, nie masz tych pików, czy nie pójesz. Mówię, nie sądzisz na wszystkie warownie. W ogóle to nie jest po to, to nie po to. To nie po to, jest książka kucharska. Rozumiecie? Żeby wszystkie produkty kupić, walić wannę, podpalić ogień i zrobić break. No nie po to to wszystko. No nie po to wszystko jest. Bóg to jest postać, która dała nam wszystko. Ale teraz my patrzymy, jaka jest nasza potrzeba. Jakie ja mam cele. Jak ja buduję tożsamość w Chrystusie, tak? To ja buduję tożsamość w Chrystusie i nie zajmuję się w ogóle czymś innym w tym momencie. Jak ja patrzę, że ja jestem lękliwy człowiek, tak? Namierzam ten sprzęt, tak? I walę w ogóle w moje lęki. Dowiaduję się, czym jest odwaga, tak? Szukam wszystkich rzeczy z tym związanych, robię kroki, uczę się w ten sposób. Skupienie się na celu jest takie ważne, ludzie, bo inaczej funkcjonujemy w rozproszeniu. Ja jestem bardzo skupionym człowiekiem. Bardzo. I to jest coś, co mnie mocno w ogóle trzyma w pionie. Ja sobie na przykład naprawdę nie wyobrażam w ogóle... Ostatnio jeden tutaj z naszych braci, gdzieś go nie ma, poszedł na takie spotkanie, został zaproszony, gdzie byli też różni tam pastorzy, liderzy i tak dalej. Ja go też prosiłem, mówię, jak tam pójdziesz, to nie mów, że jesteś tutaj z naszego zespołu, bo mi chodziło, żeby on coś tam się dowiedział dla nas ważnego, nie? Oczywiście się nie udało, bo w trzech zdaniach od razu mu powiedzieli, ty stamtąd jesteś. Mówisz jak oni w ogóle, wiesz, nie? A normalnie rozmawiał, był miły i był wieszny. Natomiast jak mi potem opowiada, mówi, Artur, mówi, jak ja dziękuję Bogu, że ja jestem w miejscu, w którym ja jestem. Przecież tam jest dramat. Dramat. Ci wszyscy ludzie, oni w ogóle nie wiedzą, dokąd oni idą. Oni nic nie mają, oni nie mają pojęcia. Oni w ogóle tak chodzą, w takim czymś. W takiej supie się poruszają, wiesz. Skupienie na celu.
Proszę Cię o to z całego serca. Myśl w ten sposób i działaj w ten sposób, bo tego chce Bóg. On w tym momencie może bardzo dużo zrobić dla nas, w cudzysłowie. A tak naprawdę chodzi o to, że my się otwieramy przez to i możemy od Niego przyjmować. Amen. Wstańmy proszę. Ojcze, ja modlę się, dziękuję Ci za ludzi, dziękuję Ci za Twoje słowa, które do nas docierają. Dziękuję Ci, że Twoje słowa, one działają w nas i przemieniają nas na Twój obraz teraz, Duchu Święty, w całych naszych duszach. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że my jesteśmy ludźmi zdolnymi określać swoje cele według Twojego prowadzenia, Boże. I że jesteśmy skupieni na tych celach. Ojcze, my teraz w imieniu Jezusa bierzemy autorytet nad wszelkim rozproszeniem, które w jakikolwiek sposób wpływa na to, abyśmy nie byli skupieni na celach, które sobie stawiamy. Dziękujemy Ci, Ojcze, Ty zawsze nas wysłuchujesz. W imieniu Jezusa. Amen.